Hej, tu Karolina. Witajcie w kolejnym odcinku mojego programu, w którym słuchacie rozmów z inspirującymi gośćmi ze świata zdrowia, jedzenia, podróży, urody i wszelkich inspirujących mnie i mam nadzieję Was tematów. Mamy dopiero siódmy odcinek, a już udało mi się gościć kogoś po raz drugi. Jest to Kasia Konopa, z którą miałam przyjemność rozmawiać w moim pierwszym wywiadzie. Dla osób niewtajemniczonych był to odcinek poświęcony kosmetykom testowanym na zwierzętach oraz wegańskim ponieważ Kasia jest wegem makijażystką, jednak dzisiaj odwiedza mnie w zupełnie innej roli, ponieważ będziemy mówiły o ciąży i macierzyństwie na diecie roślinnej, powiemy o wyzwaniach związanych z decyzją o wychowaniu wege malucha, przybliżymy metodę karmienia BLW. Kasia wytłumaczy nam, co to jest. Dowiemy się, jak rozmawiać z dzieckiem, ale przede wszystkim, jak nie dać się zwariować. Bardzo inspirujący odcinek dla przyszłych mam i wszystkich tych, którzy wegańską ciążę i macierzyństwo uważają za istne, szaleństwo. Zapraszam. Dziękuję, Kasiu, że jesteś u mnie po raz drugi. Witam Cię ponownie. Ja dziękuję za ponowne zaproszenie. Znaczy, że nie było tak strasznie, skoro odwiedzasz mnie po raz drugi. I dzisiaj zostawiamy wszystkie tematy związane z kosmetykami i testami. Do tego odsyłamy naszych słuchaczy później. I przechodzimy do zagadnienia, które jest czymś zupełnie innym. Zupełnie. Ale jest nadal w konwencji Cruelty Free, bo zarówno Twoje, jak i moje życie jest z tym dosyć ściśle związane. Oj, tak. Zacznijmy od tego, że masz synka, Tymona, który ma lat. Prawie siedem. Prawie siedem. I jest małym weganinem. Tak, no jest nawet taki całkiem duży. Dużym małym weganinem. I jest to zjawisko, które nie jest dosyć powszechne, no y a nie. na pewno nie w polskim społeczeństwie i też nie wśród osób, które gdzieś głośno o tym mówią, powiedziałabym. Czy od samego początku wiedziałaś, że twoje dziecko będzie wege? Wiesz co, ja nawet chyba się nad tym nie zastanawiałam. Nie, nie, nie byłabym w stanie, nie byłabym w stanie... Y gotować mięsa, nie, w zasadzie no, na biału też nie. Był, była, był taki moment, że pamiętam, to miałam sąsiada, który już w tej chwili nie żyje, który przychodził, przychodził do nas czasami pomagać w ogrodzie, taki starszy pan i on za każdym razem przynosił jakieś takie ochydne czekoladki, takie naprawdę najgorsze, z mlekiem, ze wszystkim, ze wszystkim, ze wszystkim i ja ciągle mu odmawiałam i pewnego razu on miał kury w ogrodzie i pewnego razu przyniósł, przyniósł jajka i stwierdziłam, te jajka to chyba jest lepsze wyjście niż te czekolady. Zawsze mu wszystkiego odmawiam. Nie umiem mu wytłumaczyć, no bo to starszy, taki prosty facet, nie, nie, nie potrafiłam mu wytłumaczyć, jak w zasadzie co Dlaczego on ma ich nie kupić, chcesz? tak, więc stwierdziłam, kurczę, no dobrze, te jajka przyniósł to yy, to wezmę. No i no i tych rzeczywiście pamiętam wtedy mój syn zjadł te kilka jajek i to był ten jeden wyjątek. Natomiast no nie, nigdy, nigdy w życiu, no ponieważ miałam wegańską ciążę, nawet mi nie przyszło do głowy, że mogłoby być inaczej. Ale mówiąc. właśnie chodzi mi o, też o ciążę. Nie bałaś się w trakcie ciąży? Skąd czerpałaś informacje na ten temat? Nie. Ja przeszłam przez taki okres wiele, wiele lat temu, jeszcze za wegetarianizmu, że czułam ogromne poczucie winy w zasadzie do, w stosunku do siebie i nawet do moich rodziców, że ja powoli siebie zabijam tą dietą, bo moja mama miała też tak, taki okres, że prowadzała mnie jak jeżdżałam z Londynu, to zawsze miałam y, poumawianych pełno wizyt lekarskich i one tak, miały na, cele, na celu przekonanie mnie że właśnie, że wszystko jest ze mną nie tak. A wszystko wychodziło dobrze. Y, wychodziło dobrze, ale cokolwiek by się nie działo, nawet jakiś drobiazg, to i tak to było winione właśnie na, na tą dietę i każdy lekarz mówił, że ja powinnam zacząć jeść mięso. Ym, w tamtych czasach naprawdę no, nie było w zasadzie takich lekarzy, którzy jakoś rozumieli tą sytuację, oprócz jednej pani dermatolog, na którą przypadkiem trafił no ale to i tak ona nie miała nic do powiedzenia. Natomiast ja przez kilka lat rzeczywiście żyłam w przeświadczeniu, że ja nie jedząc mięsa powoli siebie zabijam, no ale trudno, bo nie jestem w stanie jeść zwierząt, bo y, tak się z tym źle czuję, że i tak bym psychicznie wysiadła, więc no pogodziłam się z tym, że po prostu będę krócej żyła, trudno. Natomiast y, to były znowu te czasy przed internetem. Ale no, kiedy już byłam w ciąży, to ja miałam informację, że ta dieta mnie nie zabije mi, i mojego dziecka. Ale rzeczywiście zrobiłam research i to spowodowało, że ja tak naprawdę w ciąży y, zgłębiłam się w temat y, żywienia i wartości odżywczych i tego, co powinnam, co nie powinnam suplementować, bo lekarze w zasadzie z automatu przepisują witaminy dla kobiet ciężarnych i tutaj też mamy jak w przypadku w innych przypadkach też jest coś takiego że oni z jakimiś tam jakieś witaminy najbardziej lubią więc przepisują to nie zastanawiają się nad składem i jeżeli ich zapytam no to zwykle też nie mają czasu żeby do książki swojej tam zaglądać i sprawdzać skład więc ja stwierdziłam no czy to jest możliwe żebym ja wszystkiego potrzebowała absolutnie nie chciałam brać tych, tych suplementów. Wspominali także o żelazie. Ale mówisz I... teraz o czasach ciąży, tak? Tak, mówię o czasach ciąży, bo myślę, że to no, dziecko już wtedy jest, więc to, to jest ten sam początek. I ja rzeczywiście no, bardzo konsekwentnie piłam na przykład pokrzywę, jadłam suszone morele, figi, i takie starałam się niesiarkowane kupować, czyli dobrej jakości. I nie było problemu z tym żelazem. W pewnym momencie y, rzeczywiście moje żelazo spadło, bo widocznie dziecko wtedy brało jakby tego żelaza więcej, ale y, y, lekarka przepisała mi to żelazo i ja sama zdecydowałam, że ja tego żelaza nie będę brać, bo skła w składzie była krew byka, mimo że ona bardzo się starała, żeby to było wegetariańskie. Też nie było wtedy takiego dostępu do suplementów jak teraz. Nie, był, nie miałam, jakby, no nie, nikt nie robił zakupów na e-herbie wtedy. I um, lekarka jak najbardziej uwierzyła, że to po prostu te suplementy tak na mnie świetnie podziałały. A ja robiłam jedynie to, co mówię: pokrzywa i, i te y, suszone owoce, i jeszcze po prostu zdrowe odżywianie. Natomiast ciąża była idealna i mój syn się urodził ponad 4 kg, więc może nawet za duży, niektórzy twierdzą. No i okazało się, że on po prostu jest dużym dzieckiem, więc to nie było żadne odstępstwo od normy, po prostu on jest, był i prawdopodobnie będzie bardzo duży. Ale to ważne, że to powiedziałaś, bo mówi się, że wegańskie dzieci są słabsze, że mhm. są niższe, że są drobniejsze. Tak I może być. I to za regułę. To znaczy w badaniach, bo mój syn też brał udział w badaniach w Centrum Zdrowia Dziecka, to jest... W tej chwili największe badanie w Polsce i myślę, że w ogóle jedno z większych w Europie y, na dzieciach wegetariańskich i wegańskich. I rzeczywiście statystycznie wynika, że te dzieci na samym początku życia mogą być trochę mniejsze, natomiast potem nadrabiają. Y, nie ma to znaczenia jakby w ich zdrowiu, natomiast faktycznie mogą być nieco mniejsze. Natomiast mój syn no, jest zupełnie odwrotną, odwrotnym końcem, bo jest największy w przedszkolu, jest największy wśród rówieśników, więc naprawdę jest dużym dzieckiem, i tak od początku było. Powiedziałaś, że w trakcie ciąży zwracałaś uwagę na pokrzywę i na jedzenie suszonych owoców. Mhm. I w momencie, kiedy twój synek się urodził, jakie powiedziałabyś, że są takie złote zasady odżywiania y, malucha, y, które u ciebie się sprawdziły? Takie kilka rzeczy, które dla przyszłych mam, czy osób po prostu zainteresowanych, mhm. mogłyby być dobrą wskazówką. Ja jestem ja, ja bardzo silnie wierzę w karmienie piersią. Uważam, że to jest podstawa diety dziecka i karmiliśmy się bardzo długo. Oczywiście, w pewnym momencie rozszerza się dieta, i to nie jest wyłączny pokarm, jednak jest pokarmem uzupełniającym, i też właśnie dzieci główne swoje witaminy, wszystko to, czego potrzebują, a czego nie dostaną potem w pożywieniu, czerpią właśnie z mleka, więc jakby tutaj żywienie mamy jest nadal bardzo ważne. Natomiast ja kierowałam się przede wszystkim. Dietą na zasadzie BLW, czyli w Polsce to się nazywa Bobas Lubi Wybór. Tutaj mamy książki wydawnictwa Mamania. To nie jest stricte dieta czy jadło spisy, tylko to jest po prostu metoda żywienia. Chodzi o to, żeby dziecka nie zmuszać do jedzenia, żeby dziecko samo sięgało po, po, po pokarmy, żeby dzieliło swoje posiłki z rodzicami, żeby nie jadło wyizolowane w krzesełku samodzielnie, tylko żeby to były wspólne posiłki, żeby łapało całe kawałki. Tutaj, żeby też uspokoić rodziców, że dziecko się nie będzie krztusić, ani zabijać i tak dalej, ale ogólnie jest to filozofia żywienia i też bardzo ważne, dla mnie to też było ważne, zaraz powiem dlaczego, że nie zmusza się dzieci do jedzenia, nie karmi się łyżeczką, jakby tutaj dziecko kieruje swoim apetytem. Było to dla mnie ważne, dlatego że ja byłam zmuszana do jedzenia zarówno w domu, jak i w przedszkolu, potem w szkole i tak dalej. No, w, w takich czasach żyłam i rzeczywiście, mm, chociaż widzę, że teraz też yy, niejednokrotnie dzieci są zmuszane do jedzenia. Tutaj pokutuje niestety cały czas no, po prostu głód wojenny i to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak w pod, podświadomości. Ludzie to przejmują i potem na swoje dzieci przekazują. Natomiast ja bardzo silnie wierzę w to, że dziecko nie da się zagłodzić, że dziecko kiedy jest głodne, nas o tym informuje i nie ma potrzeby biegać za nim z łyżeczką i, i um, przeczytałam też drugą bardzo cenną książkę, która um, bardzo pomaga jakby um, w głowie sobie to wszystko poukładać. To jest książka hiszpańskiego lekarza, w tej chwili nazwiska nie pamiętam. Moje dziecko nie chce jeść, i tutaj on opisuje właśnie, jakby, genezę, dlaczego matki tak się tym przejmują. Opisuje, w jaki sposób cały, jakby, Europa i świat przekształciły się w pewnym momencie z, z jedzenia, z picia, z żywienia małego dziecka z piersi na formuły. Jak to się wszystko stało? Też właśnie tą kwestię wojenną dotyczy. I y, to jest no, w większości przypadków to jest u nas w głowie. I ja uważam, że warto się tego pozbyć. To, to naprawdę dodaje lekkości. Y, mamy, lubią się stresować, ale no, tych powodów do stresu jest naprawdę bardzo dużo. Więc jeżeli odejmiemy sobie stres z powodu tego, że coś się naszemu dziecku stanie, bo jest głodne. To jest to uważam, no, znakomita, znakomita sprawa dla mamy i, i po prostu fajnie żyć z tą lekkością i z jakimś takim przeświadczeniem, że dziecku nic się nie stanie. A do którego roku życia karmiłaś piersią? No, bardzo długo. Mój syn miał kilka lat. To dla niektórych wydaje się bardzo ekstremalne, i, i niektórym wydaje się, że to jest absolutnie niepotrzebne. Na początku bardzo chciałam karmić do momentu, jaki jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia, czyli Hu, i to jest dwa lata. Przeczytałam też artykuły, że wśród dzieci wegańskich dobrze jest karmić do trzeciego roku życia. I ja sobie jakby nie stawiałam tych poprzeczek, ale mówiłam sobie, no bardzo fajnie by było, gdyby się udało. Natomiast kiedy już ten moment przyszedł i um, to karmienie to nie było tak jak z noworodkiem, że co 20 minut, tylko u starszych dzieci to jest kilka razy dziennie. I widziałam, że nie dość, że syn jest bardzo zdrowy, że um, lubi tę bliskość, bo to oczywiście nie tylko jest um, pokarm, ale także bliskość. Um, nie przeszkadzało mi to. Wiem, że niektórym mamom no, po prostu tego nie lubią, natomiast mnie to zupełnie nie przeszkadzało i stwierdziłam, że nie ma co. Stresować siebie, stresować syna, i po prostu zobaczymy, co będzie dalej. I rzeczywiście no, on się po prostu sam odstawił. W pewnym momencie y, to już było przez długi czas, raz dziennie, potem co kilka dni, a potem po prostu pewnego dnia zapomniał i już się to rozpłynęło. Wiem, że nie jesteś lekarzem a dietetykiem i to też nie był Twój przypadek, ale czasami tak się zdarza, że kobiety nie mogą karmić mhm. piersią albo tracą pokarm. Czy. Co byś doradziła? Czy na przykład kupienie takiej formuły sojowej to jest jakieś rozwiązanie? Czy słyszałaś coś e, o tym? Tak, są formuły sojowe, i, i myślę, że no nie wiem. Szczerze nie umiem, nie umiem, powiedzieć, wiele osób wierzy też, że soja jest szkodliwa, tutaj trzeba by się w to zagłębić, natomiast ja doradzam wszystkim mamom zobaczenie się z, z naprawdę z jakimś dobrym doradcą laktacyjnym, ponieważ y, wiem też, że czasami z tym pokarmem to nie jest tak do końca, że on odchodzi, że, że coś się tam dzieje, tylko po prostu wymaga to wspólnej pracy, nauczenia się siebie wzajemnie z dzieckiem. Niektórym to przychodzi łatwiej, niektórym trudniej, natomiast myślę, że warto... Powalczyć o to trochę. E, miałam też taki moment, jak syn miał kilka miesięcy, za, że on zaczął um, y, chcieć gryźć, czy tam szczypać pierś. I to też są okresy przejściowe. I y, tutaj trzeba bardziej zwrócić uwagę na stawianie granic dziecku. I no ja w tym momencie na przykład mówiłam nie, dość. I syn bardzo szybko załapał, że on ma tego nie robić, że to mnie boli. E, y, y, I przestał. Więc... Y, w pewnych momentach po prostu musimy nad tym pracować. To nie jest tak, że to musi być proste przez cały czas, szczególnie jak dziecko jest malutkie. Natomiast warto zawsze odwiedzić doradcę laktacyjnego, bo lekarze niekoniecznie znają się na karmieniu piersią. Ja byłam u kilku pediatrów, jak syn był mały, i różne rzeczy słyszałam, na przykład takie, żeby dopajać niemowlaka, bo mój syn się urodził w lecie. Natomiast to w ogóle nie jest potrzebne. Dziecko takie malutkie, noworodek, czerpie zarówno Picie, jak i jedzenie z, z karmienia piersią, i nie ma potrzeby. Przy regularnym karmieniu piersią do pajania dziecka. Natomiast lekarze nie zawsze niestety mają bieżące informacje czy um, uczestniczą w szkoleniach, jeżeli chodzi o karmienie piersią, i często mają przestarzałe informacje, nawet z lat 70. A kiedy jeszcze karmiłaś piersią i zaczęłaś wprowadzać normalne pokarmy, to co to było? Bo mówisz, że to był zawsze mm -hmm. jakiś wachlarz produktów, tak, tak żeby syn mógł sobie coś wybrać? To na, co samym początku, yy, na samym początku były to warzywa z pary. I syn sam w pewnym momencie, ja miałam nałożoną marchewkę taką w całości na talerz, właśnie z parowara, i on po prostu tą marchewkę złapał i wziął, i zaczął międlić. Jeszcze nie bardzo wiedział do czego służy, ale sądzę, że kolor mu się spodobał, i, i tak to się zaczęło. I on rzeczywiście jadł. Jadł marchewki w całości, brokuły, ziemniaki, wszystko łapał i po prostu sobie tam żuł. I dziecko mimo że nie ma zębów, doskonale sobie z tym radzi, no bo ma przecież kość zębową i tutaj taką kością doskonale może sobie rozdrobnić pokarm. I nawet pamiętam, że jakiś program telewizyjny u nas był, odwiedził nas i pokazywał syna właśnie jak te warzywa je, więc to gdzieś tam, gdzieś tam w, was, w eterze was jest. Was konkretnie, tak? Był was tak, w domu? Tak, tak, byli u nas i, i, i pokazywali, bo to był właśnie program o żywieniu dzieci i wypowiadali się eksperci i nas jako tych żywiących się metodą BLW i wegetarian bezpiecznie. Pokazali, i rzeczywiście mój syn po prostu z uśmiechem na ustach siedzi i zajada te warzywa, i tak to rzeczywiście było. To, to absolutnie nie było przekłamane on to bardzo chętnie jadł jad też zupy. Czasem chciał, żeby mu pomagać, no bo z łyżką to jest gorzej, a rękami zupa to bardziej ląduje na podłodze. Natomiast z tą metodą też jest jeszcze jedna kwestia, którą trzeba sobie w głowie ułożyć, bo nie każdy jest w stanie to ogarnąć. To jest to, że rzeczywiście dziecko robi bałagan. Najpewniejszą tutaj, najpewniejszym rozwiązaniem jest posiadanie psa, który te resztki będzie z podłogi zbie zbierał, a potem my sprzątamy. Natomiast trzeba sobie po prostu na ten czas posiłku odpuścić, żeby dziecko mogło rzucać tak trochę. tak rzuca to jedzenie jemu to spada ale m, też y, chodzi o wyrabianie sobie umiejętności motorycznych e chwytu e ręki i tak dalej i tak dalej więc cała ta metoda to jest złożony proces i jakby ma bardzo dużo zalet ogólnie m, nie tylko, jeżeli chodzi o żywienie, no i wtedy nie musimy przestawiać dziecka nagle z karmienia naszego do własnego karmienia, tylko dziecko samo się w to wprowadza, nie ma nauki jako takiej, to jest ogólnie uważam ułatwienie dla wszystkich, no i jedynym, jedyną sprawą, z którą trzeba sobie poradzić, to jest właśnie to rozrzucanie. Dla mnie to nie był problem, natomiast wiem, że dla wielu rodziców to jest problem, rezygnują dlatego z tej metody, mimo że przecież można sobie też ceratę rozłożyć i potem ją zwijać albo wytrzepać, to jest jednak niektórzy po prostu nie są w stanie przejść tego bałaganu. Ja też nie jestem żadnym psychologiem, ale teraz jak słucham tego, co mówisz, to mam wrażenie, że rodzice, którzy borykają się z tym, że ich dzieci na przykład nie chcą jeść. Tak to też czasem może wynikać z tego, że dzieci są po prostu zestresowane jedzeniem. Tak, Bo jeżeli są zmuszane do tak. jedzenia w porach, kiedy nie mają na to ochoty tak. i jeszcze są strofowane, kiedy właśnie tak. wyplują coś ubrudzą albo rzucą, to, to dziecko po prostu nie chce tak. się denerwować. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby posiłki to był czas przyjemny, żeby to był czas z rodziną, żeby to był czas bez stresu. I tak budujemy apetyt dziecka, tak budujemy poczucie dziecka, że to ono kieruje swoim apetytem. Bo tutaj to absurdem jest, że dziecko, które się rodzi, samo może kierować swoim apetytem, tak? Samo wie, kiedy jest głodne, kiedy po tą pierś ma pójść. Dziecko dosłownie narodzone świeżo potrafi się wspiąć po mamie w celu znalezienia piersi. To jest dziecko kilkugodzinne, kilkuminutowe nawet. Te dzieci mają już tą umiejętność, więc jak to jest, że nagle, kiedy przechodzimy na Stałe pokarmy, um, uważamy w większości, że to dziecko y, nagle przestaje mieć tę umiejętność i ono już nie wie, kiedy jest głodne, i to rodzic ma sterować tym, kiedy jest głodne. To jest absurdalne. Dziecko dalej ma apetyt, dalej wie, jak nim sterować i wie, um, jak to wygląda. Powiem szczerze, że ja słyszałam o tej metodzie, mhm. aczkolwiek nie znałam wcześniej nazwy na to, ale gdzieś mi to rzuciło y, w oczy, że jest to coraz bardziej popularne, ale i tak, tak. nieznane. Nadal nisza. I to, co mi przychodzi do głowy jako taki kontrargument, co pewnie przychodzi na myśl osobom, które mogą nas słuchać, to jest to, że w sytuacji, w której kończy się ten czas, dajmy na to, urlopu macierzyńskiego i mm -hmm. takie dziecko ma iść do przedszkola, tak. a ono jest przyzwyczajone, że sobie je, dajmy na to, co godzinę, kiedy mu się zachce, tam troszeczkę sobie czegoś skubnie i nagle ma przygotowane posiłki w przedszkolu mm -hmm. o konkretnych porach, Dziecko jest kompletnie dostosowane do takiego życia w grupie. To znaczy, tak bym nie powiedziała, że ono sobie skubnie, bo oczywiście są przekąski, ale pamiętaj, że mówiłam, że to jednak są posiłki rodzinne, więc to nie jest tak dokładnie, że ono skubie, tylko jednak siadamy wspólnie do śniadania. Siadamy wspólnie do obiadu i do kolacji, natomiast oczywiście na no, jakieś tam przekąski, ale to są, to są wspólne posiłki i oczywiście dziecku schodzi znacznie dłużej, więc to pomaga, jeśli przynajmniej jedno z rodziców jest w domu, nie zajmuje się innymi rzeczami, tylko rzeczywiście z tym dzieckiem siedzi, że ono nie zostaje tam samo i też no, uczymy dziecka takiej zasady, że jednak wszyscy siedzimy przy stole, nie odbiegamy od tego stołu, także że, no, no, że te posiłki to nie są jakieś yy, uciążliwe, Okazje w samotności, tylko że to jest fajna y, rodzinna sprawa, że my sobie też możemy jakoś tam porozmawiać, czy coś innego zrobić, i, i że to jest ogólnie rzecz biorąc czas radości i dzielenia y, wspólnego czasu. Czyli porządkując są pory posiłków, tylko tak, nie jest to restrykcyjne. Tak. Czyli jeżeli syn tak. siada sobie z rodziną do posiłku, on może sobie skupnąć gryza, popatrzeć jak tak, wyjecie tak. i potem za kilka minut, czy tak. kilkanaście minut sobie zacznie jeść. No, czasami to nawet się rozciągało do półtorej godziny, no bo dziecko po prostu też no, skupienie ma inne i też nie zapominajmy, że to jest dla niego zabawa, bo w ten sposób y, uczy się cieszyć jedzeniem, ale na początku nawet nie bardzo wie do, do czego to służy. I też y, te posiłki służą do tego, że dziecko jednak widzi, a ponieważ dzieci ogólnie uczą się naśladując rodziców, więc widzą, że rodzice to jedzą i sobie powtarzają i w końcu dochodzą do tego same, co, co robią w zasadzie, tak. I, I też jeszcze jedna ważna rzecz, że to nie jest najadanie się, tym jedzeniem ma się dziecko nie najadać, tylko w tych początkowych fazach to też jest jakby uzupełniające, czyli dziecko najada się piersią, a potem sobie dojada tymi warzywami i to się, ta, ta proporcja się z czasem zmienia, czyli coraz mniej jakby tego pożywienia jest z piersi, a coraz więcej z solidnego jedzenia. Ktoś może powiedzieć, że dieta wegetariańska czy wegańska, jak dzieciom ma to smakować, skoro dzieci nie lubią szpinaku i brokułów? Z jedzeniem to jest tak, że po prostu jemy to, do czego się przyzwyczajimy. Badania pokazały, że w zasadzie większość dzieci mięsa jeść nie chcę, bo po pierwsze ono nie wygląda fajnie, po drugie jak no, nawet zanim zaczną kojarzyć, że to jest ze zwierzęcia, nie chcą tego mięsa jeść, a jak już zaczną rzeczywiście jak sobie zdadzą sprawę, że tu jest świnka i to ma być świnia, to nie chcą. Natomiast wielu rodziców bardzo skrzętnie to ukrywa, tak, że te nazwy jednak są przecież podzielone, więc tu mamy szyleczkę, a świnia to jest zupełnie odrębna rzecz. I no, rodzice często tego nie szanują, no bo dalej, szczególnie w Polsce, jednak jest coś takiego: zjedz mięsko, zostaw warzywa, tak? Natomiast jeśli dziecko tego mięsa no, nie widzi, tylko obraca się wśród warzyw, to ono te warzywa lubi. I na przykład mój syn, odkąd w ogóle zaczął jeść, to chyba nie było dnia, kiedy nie zjadł awokado. Awokado to jest jego ulubiona rzecz do śniadania, on awokado Zgadzam uwielbia i on po prostu nie rozumie, jak można zjeść śniadanie bez awokado. Na początku to on to wyraża, bardzo silnie, jak gdzieś był właśnie w gościach, czy, czy, czy gdzieś się zdarzyło, że, że był i nie było awokado, to on po prostu tego nie mógł pojąć, jak to bez awokado, jeszcze zanim mówił, to po prostu na jego twarzy wypisane było zdziwienie, że on ma nie jeść awokado na śniadanie. A jak wygląda u was kwestia suplementacji? To się stało, no D3, 3 rzeczywiście jako niemowlak brał, natomiast B12 nie, dlatego, że no ja wierzyłam w to, że on ma to w pokarmie i ja suplementuję. Natomiast y, potem tak, on suplementuje. Ja kupuję mu y, albo takie żelki dla dzieci, y, D3, albo kropelki. I to jest no, dużo łatwiej niż połykanie jakichś tam tabletek, więc jakby nie ma z tym problemu. On nawet sam to bierze teraz, no bo już jest na tyle duży, że on sam po to sięga. Ja nawet nie muszę o tym myśleć. Wspomniałaś o wizycie w gościach. I mm -hmm. ja od chciałam zapytać, zarówno o czas ciąży, jak i. Obecnie, kiedy synek jest już od lat na świecie, jak zareagowało otoczenie Twoje, przynajmniej takie najbliższe, na to, że jesteś w ciąży wegańskiej i że nie planujesz dawać swojemu dziecku um, odzwierzęcych produktów? Oczywiście reakcje były różne, ale no, jeżeli chodzi o ludzi wokół mnie, takich najbliższych, no to te osoby jakby są przychylne temu, co robię. Natomiast. No, Myślę, że wiele osób niekoniecznie mówi to, co myśli, a jednak uważa, że to jest szaleństwo. Jak im dziecko jest starsze i widzą, że, yy, i widzą, że to jest zdrowe dziecko i yy, jakby nie ma tutaj żadnych problemów, to myślę, że odpuszczają, ale może w głębi duszy myślą, o tutaj ma szczęście, albo tutaj yy, jakieś inne powody. No, nie wiem, nie wiem. W każdym razie yy, ma badania, te badania wyszły naprawdę świetnie. Yy, nie choruje, on choruje chyba dwa razy, tak żeby rzeczywiście potrzebował lekarskiej pomocy. Jeżeli ma katar czy, czy trochę pokasuje, to robimy inhalację, więc tak staramy się w zarodku cokolwiek wyplenić. Rzeczywiście ma bardzo dobrą odporność i jest zdrowy przede wszystkim. Jest zdrowy, silny i zadowolony, więc tak naprawdę nie wiem, do czego można by się tutaj było przyczepić. A na co zwracasz szczególną uwagę, jeżeli chodzi o jego posiłki? Jakie produkty upewniasz się, żeby miał w swojej diecie na co dzień, oprócz awokado? <laughs> No, staram się, żeby to było przede wszystkim tak, jak mogę, sezonowo i też, żeby no, był ten miks tych wszystkich elementów. Ja też byłam na szkoleniu z żywienia dzieci u Iwony Kibil, która organizuje taki kurs, więc żeby sobie tą wiedzę usystematyzować i też żeby wiedzieć, co w czym jest. Myślę, że takie kursy są bardzo pomocne, takie szkolenia, bo no, książki, y, dowiemy się trochę stąd, trochę stąd, y, a jednak tutaj y, możemy tą wiedzę jakoś tam sobie porządkować głowie. I po prostu staram się, żeby jadł zdrowo. To nie znaczy, że nie je pizzy czy, czy, czy jakichś innych rzeczy, no bo on po prostu takie rzeczy też lubi. E, lubi zjeść wegańskiego burgera, no, po prostu lubi różne rzeczy. E, tutaj jeszcze też wspomnę o tym, że dzieci mają, e, mają okresy, kiedy czegoś nie cierpią. Czyli na przykład, e, mimo że on uwielbia makaron, jak to wszystkie dzieci sosem pomidorowym, to miał moment, że on tego makaronu nie chciał. E, więc to wydaje mi się, że u wszystkich dzieci, tak, jest coś takiego, że w pewnym momencie zmienia im się smak i na coś tam e, czegoś tam nie chcą, i też zostawiam, po prostu daję mu inne rzeczy i w 100% akurat przypadków tych kilku rzeczy, które nagle, których nagle nie chciał jeść. To mu to wróciło, i po prostu zaczął je jeść znowu. Więc ja po prostu absolutnie nie robię z tego żadnej sprawy ani nie mówię, no przecież ty lubisz, bo on sam wie, co lubi. I mówię, tak, dobra, nie cierpisz, to, to nie jesz, jemy co innego, i, i jakby ten, ten okres się kończy. Muszę powiedzieć o białku, bo mhm. na pewno wiele osób to. Interesuje i w ogóle te wszystkie. A to jest wa... ciekawy temat. Tak, wszystkie te wartości odżywcze kontrowersyjne w świecie wegańskim też są warte poruszenia, ale jeżeli chodzi o białko, to na pewno wiele osób się zastanawia, mm -hmm. co podawać dziecku, wiele osób jest przeciwnych jedzenia soi. soi. Mm -hmm. Także jak to, jak to rozwiązałaś? Białko oczywiście jest nie tylko w soi, ale też tutaj wiąże się z tym ciekawa sprawa, bo my rodzimy się z taką umiejętnością. Yy, Własnego, znaczy ciało przekazuje nam informację, czego nam potrzeba. Przez to, że jesteśmy zmuszani do, do, do jedzenia, to ta umiejętność w nas ginie. Natomiast ja, ponieważ dowiedziałam się właśnie o tym, czytając o żywieniu dzieci, jak mój syn był bardzo malutki, zanim zaczął jeść stałe posiłki, to ja stwierdziłam, że rzeczywiście ja sobie to poobserwuję. I właśnie mówisz o białku. Ja tofu mojemu synowi dawałam jak najbardziej i to wyglądało w ten sposób, że on potrafił em, w niektóre dni na przykład zjeść kostkę tofu, czyli po plasterku, po plasterku jad i widać było, że on y, ma zapotrzebowanie na białko. Potem absolutnie, jak miał na różnych talerzykach różne rzeczy, absolutnie tofu nie brał na przykład przez tydzień i potem na przykład jadł pół kostki jednego dnia. Widać było, że on sobie to absolutnie sam reguluje to i można do... fajnie to zaobserwować, po jakie produkty sięga. Jeżeli właśnie nie zmuszamy, tylko dajemy jakiś tam wybór, czyli um, tych produktów jest powiedzmy więcej niż dziecko zje, to są na jakichś salaterkach czy talerzykach rzeczy i dziecko samo sobie po te rzeczy sięga, y, to widzimy Czego potrzebuje i sobie samo reguluje ilość, ja, ja, jaką chce. Ale to nie jest tak, że jakby dziecko dostało na talerzach smażone warzywa w panierce i czekoladę kontra plasterki tofu prosto z paczki i warzywa na parze, to ono jednak instynktownie zawsze wybierze te niezdrowe rzeczy? Nie miałaś takich obserwacji, czy po się zawsze dawać mu te zdrowsze opcje, żeby też było ja dawałam zdrowe, zdrowe opcje i on w zasadzie nie jadł w ogóle słodyczy do, do któregoś tam momentu życia. Ja też w ciąży przestałam solić i w zasadzie rzeczywiście minimalnie mm, używałam sól. No to wszystko się oczywiście zmieniło, jak on zaczął chodzić do jakichś tam placówek, gdzie to jedzenie jednak inaczej wygląda, czy też jeść na, na na mieście, ale w, w momentach, kiedy, kiedy był w domu i ja kontrolowałam to jedzenie, to ja rzeczywiście starałam się zrobić tak, żeby on sobie wyrabiał naturalne smaki. I nie, ja mu nie dawałam czekolady, zresztą no, on by nie wiedział, więc on by wybrał to, co zna, czyli jeżeli potrzebował tofu, to on by wybrał tofu, bo wśród warzyw przecież też mamy słodkie pokarmy to nie jest tak, że... Czy, czy, czy owoce, przecież to też są słodkie, więc dziecko rozróżnia słodki i słony, natomiast jeżeli potrzebuje białka, to wybierze tofu, bo to jakby nie wartościuje, tak mały, tak mały człowiek nie wartościuje jeszcze <gry> tych rzeczy, natomiast mleko mamy też jest słodkie, więc tutaj też są oczywiście cukry, więc to zapotrzebowanie sobie reguluje jak najbardziej. Myślę, że u, u tak małego dziecka um, to nie ma jeszcze tego, że lubię czekoladę, co już już widzę u syna teraz, tak mały człowiek jeszcze jest w stanie to po prostu regulować naturalnie. A czy te pomysły na to, co znajdzie się na talerzykach przy posiłku brałaś z jakiegoś konkretnego źródła, czy bardziej też intuicyjnie po prostu chciałaś dać mu wachlarz rozwiązań? Wachlarz rozwiązań i, i, i też intuicyjnie, oczywiście. Natomiast no, dbałam o to, żeby, żeby to, to było pełnowartościowe pożywienie. No i oczywiście jako znaki, no to też daktyle czy inne rzeczy, które są też słodkie, więc to nie jest tak, że to nie są słodycze. Natomiast dziecko tak malutkie, właśnie do momentu, kiedy już idzie w świat typu żłobek, w przedszkole. To nie musi znać y, smaku słodyczy, bo i tak wcześniej czy później się tego nauczy. Nie cierpi z tego powodu, bo nie zna tych rzeczy, ale to nie znaczy, że nie ma słodkich smaków. Powtarzam, to te, te słodkie smaki są po prostu w produktach na naturalnych. Jedzenie w domu, gotowanie w domu to jest jedna kwestia, mhm. ale wspomniałaś o placówkach publicznych, takie jak tak. przedszkola, y, czy dalej szkoła, ale szczególnie przedszkole, gdzie jednak tych posiłków y, jemy kilka mhm. z całą grupą. Jak Wy to rozwiązaliście? Bo to może być problem i na pewno wiele osób się boi tego, co dostanie dziecko w przedszkolu do jedzenia. Tak. W państwowych placówkach jest tak, że są różne i tutaj, jeżeli wybieramy placówkę dla naszego dziecka, to trzeba po prostu pójść i porozmawiać z dyrekcją. Niektóre twierdzą, że sanepit nie pozwala im na przynoszenie własnych posiłków, niektóre na to zezwalają, niektóre, które gotują na przykład na miejscu, są chętne do tego, żeby gotować wegańsko albo przynosić jakiś, na przykład, jeden składnik posiłku, jak dzieci na przykład mają kotlet, no to my przynosimy kotlet. Inne z kolei też mają catering, gdzie te wegańskie opcje są, aczkolwiek no, te cateringi nie powiem, żeby to był jeszcze wysoki poziom tego wegańskiego jedzenia. Ono często jest po prostu niesmaczne. Tutaj myślę, że też szansa biznesowa, żeby otworzyć jakiś dobry catering dla dzieci. Tak, tak. No jeżeli chodzi o prywatne placówki to jest lepiej. Są i przedszkola wegańskie, wegetariańskie, są i mieszane przedszkola, które mówimy mają teraz o Warszawie. Więc też tak, jest tak mówimy, to o Warszawie. oczywiście, w oczywiście w Warszawie. tutaj mamy lepiej, ale to jeszcze nie jest ten poziom, który powiedziałabym, że jest zadowalający. Ja jednak my byliśmy w dwóch przedszkolach w jednym to nie był problem, było wegańskie jedzenie, natomiast w drugim jest troszeczkę gorzej i to jedzenie muszę dowozić. Tutaj nie ma problemu. Natomiast no, dla rodzica jest to pewne wyzwanie, także jednak cały czas o to jedzenie trzeba się martwić, no ale trudno. No, to jest to, no tak, jest to po prostu o, już jakaś rutyna. Tak, 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 oczywiście. Ja i tak no, widząc posiłki w przedszkolach, to niezależnie od diety, no ja bym jednak. Tak czy tak o, y, uważam, że te posiłki mogą być zdrowsze, więc już abstrahując od wszystkiego, to, to myślę, że tak czy tak warto w ogóle zastanowić się, czy chcemy koniecznie te posiłki przedszkolne. Natomiast rzeczywiście tutaj y, no, wymaga to po prostu dobrego researchu, znalezienie placówki i y, placówki przychylnej. A jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju imprezy mhm. dla dzieci, czy to są imprezy urodzinowe, czy też e, imprezy rodzinne? Jak ty to rozwiązałaś w kontekście takim, czy przynosiłaś po prostu swoje jedzenie na taką imprezę? To jest pierwsza część pytania. Mm -hmm. A druga kwestia, którą się spodziewasz, to co, jeżeli dziecko wyrazi chęć, żeby zjeść tego drugiego mm -hmm, e, mm. ciasta? Tak. Im starszy jest, tym rzeczywiście są momenty, że, mm, że on ma takie złamanie i to właśnie jest zwykle ciasto, bo torty to jest coś, co on rzeczywiście lubi. No rozwiązaniem jest coś takiego, że ja po prostu jego ulubiony tort kupuję albo czasem jest tak, że rodzice na przykład tego dziecka, jeżeli nie mają wegańskiego tortu, to pytają i sami y, proponują, żeby kupić właśnie dla, dla mojego syna oddzielny, oddzielny tort, natomiast tutaj rzeczywiście jest tak, że on y, z tymi ciastami y, ma problem żeby sobie odmówić. Natomiast jak często mu tłumaczę, że tutaj jest mleko krowy, on jest absolutnie temu przeciwny mleku krowy, więc no, trochę wtedy jest mniejszy jakby ból, natomiast no, wiadomo, tutaj tego nie widać. Tak jak nie weźmie i nie napije się mleka z kubka, bo uważa, że paskudnie smakuje, to już jak to jest przerobione, prawda, i w otoczce jednak ciasta i, i tego, że wszyscy, i też okazji takiej socjalnej, tak, że wszyscy jedzą i że to jest okazja urodzin jakiejś bliskiej osoby, to, to tutaj czasem ma, ma z tym problem. Natomiast to niedawno się pojawiło. Wcześniej, wcześniej jakby zupełnie, zupełnie nigdy takich sytuacji nie miałam. Czyli po prostu mieliście swoje jedzenie na danej imprezie, zazwyczaj. Tak, albo no... Lub, ta, lub były jakieś coś, opcje, coś Tak, tak no nie, Do tej pory jakby nie było z tym problemu. Ale gdyby powiedział do ciebie, mamo, bardzo bym chciał spróbować tego tortu i wiem, że tam jest to mleko, ale chcę zjeść, to po pozwoliłabyś? Już jest na tyle duży, że myślę, że też nie chcę robić z tego, że to jest jakiś zakaz czy nakaz. Ja po prostu mówię mu, przypominam mu, że to może być w torcie to, że żelatyna, to też on jakby, yy, no, wie, co to jest, więc on sam jakby to decyzję podejmuje, już jest na tyle duży. Wcześniej, rzeczywiście jak był mniejszy, to ja mówiłam, nie, tego nie jemy i to on był z tym okej, okay, ale w tym momencie już doszedł, doszedł do, takiego, do takiego momentu, już na tyle rozumie tę kwestię, że ja nie chcę też wydawać zakazów. Ja mówię, to jest ty jesteś, to jest twoja decyzja, ty sam jesteś dumny z tego, że jesteś, jak on mówi, wegański, więc... Hmm. Absolutnie daje jemu, jemu podjąć tą decyzję. A w którym momencie i w jaki sposób zaczęłaś mu tłumaczyć, dlaczego nie nabiału czy produktów odzwierzęcych? No bardzo był malutki. Wtedy, akurat wyszły książeczki Tosia i Pan Kudełko. Czytaliśmy to. On jeszcze naprawdę chyba niewiele z tego rozumiał, ale mówiłam mu to w, w takich, no, z, oczywiście, słowach odpowiednich dla tego wieku, bez żadnych tutaj drastycznych scen. Natomiast opowiadałam mu. No, i jak już zaczął rozumieć, to, to też zadawał pytania. Natomiast w tych początkowych fazach, no to on się nie stykał jakby z, z problemem, tak, bo nie widział mięsa w zasadzie, więc też nie kwestionował tego, ale ja, ja jemu o tym opowiadałam, czytałam i, i te wszystkie książeczki, które w tej chwili są na rynku, on zna, lubi i, yy, no i przede wszystkim zwierzęta lubi. On, on jest bardzo empatycznym dzieckiem. Czyli nie obawiasz się o jego przyszłość jako potencjalnie osoba nie na diecie wegańskiej? Nie, natomiast akceptuję to, że tak jak ja przeszłam bunt taki nastoletni, nie chcąc właśnie jeść mięsa, to ja sobie myślę, że być może u niego bunt będzie wyglądał tak, że on będzie chciał pójść do, nie wiem, McDonalda albo spróbować mięsa, i ja to też akceptuję, że w takim już wieku to będzie jego decyzja, i nie będę tego tłumić. Wierzę w to, że. Coś takiego, to może być po prostu jakaś faza, która mu przejdzie. I tak jak mówię, no, jedzenie nie może się kojarzyć z, jakimś, z, jak, z, z jakąś agresją, karą. restrykcją, no, to, to, to musi być przyjemność. I jeżeli on w pewnym momencie wyrazi taką chęć i to będzie może musiał po prostu przejść przez ten etap, albo zobaczyć, czy on czegoś przypadkiem nie traci, albo um, samodzielnie dojść do tego, że jednak on no, jest. Yy, po prostu roślinożercą, tak? Czyli mięsa, to mięsa nie jad nigdy, ale nie. czy były jakieś ustępstwa w innych grupach produktów? No, tylko te o jajka. jajkach. Tak, no tylko te, te kilka jajek, natomiast no oprócz tego to nie. A powiedz mi jeszcze, jakbyś miała powiedzieć nam, jakie było takie największe wyzwanie dla ciebie, jeżeli chodzi o jego odżywianie, odżywianie twojego syna, czy też nawet w trakcie ciąży. Wyzwanie. Coś Coś, czym miałaś y, problem, na przykład właśnie, że nie chciałeś jakiegoś produktu, albo wiedziałaś, że potrzebuje danego składnika odżywczego, ale miałaś z tym jakiś problem? No jakby właśnie wyzwania to były, to były placówki, czyli zorganizowanie jedzenia i to, to są takie w miarę świeże sprawy sprzed kilku lat, zorganizowanie jedzenia, czy też właśnie wywiady w placówkach, jak to będzie z jedzeniem, czy właśnie z cateringami, no, moje wyzwania dotyczą raczej jedzenia w jakichś miejscach zewnętrznych. No tak, bo w przedszkolu to jest problem, potem w szkole jest trochę lepiej, dlatego że śniadanie możemy zjeść w domu, no tak. wziąć ze sobą y, pudełeczko, a w domu czeka na nas obiad, to jest jakoś, mm -hmm. można bardziej mieć to y, pod kontrolą. Przynajmniej tak to ja widzę, mój brat jest weganinem, mm -hmm. jest w gimnazjum i u niego nie jest to problem, ale pojawiła się, pojawiła się taka trudność, że w sytuacji, kiedy on wyjeżdża na przykład na obóz, czy na jakąś tak. wycieczkę, no to rzeczywiście moja mama dzwoni do takiej placówki, prosi o dietę, wegańską mm -hmm. i potem na przykład się okazuje, że on dostaje miskę tak. sałaty z warzywami i zastanawiam się, co sobie myśli taka osoba, która podaje posiłek dla innych dzieci, składający się z bardzo wysokokalorycznego dania, zresztą jest to kawałek mięsa i ziemniaki i sałata, i wtedy takie dziecko oczywiście hmm. po całym dniu, szat jazdy na nartach jest najedzone i mój wielki 16-letni tak. brat dostaje sałatkę, po czym idzie do sklepu i kupuje sobie tony jedzenia po to, żeby nadrobić, a jednak dzieci płacą, tyl, rodzice płacą no, tyle samo za wyjazd i oczekujemy, że jednak tak, tutaj to chociaż jest, nas, tutaj nie mówię, że to będzie najzdrowsze na świecie, ale żebyśmy chociaż mieli energię, szczególnie, że to są tak. dzieci dojrzewające. To znaczy są, jest coraz więcej, jest coraz więcej jakby organizowanych właśnie takich wyjazdów, gdzie ta dieta jest dostępna, natomiast no jeszcze to leży i to też wynika z tego, że po prostu m, poza dużymi miastami ludzie naprawdę nie mają pojęcia, co to znaczy zbilansowana dieta wegetariańska, a wegańska to już w ogóle. No, mój syn był na jednym obozie i to był obóz y, wegański y, całkowicie. To się nazywa Tropami Przyrody i y, to jest pod Warszawą. To nie jedzie się nigdzie daleko, ale w bardzo fajnej okolicy i tam rzeczywiście wszystko jest wegańskie. Nie same wegańskie dzieci, ale dieta jest jak najbardziej fajna. I Tutaj mój syn też y, zrobił podobno wrażenie, jako y, szaleniec na stołówce, który jadł niesamowite ilości, bo to jedzenie było podobno pyszne. Więc y, takie wyjazdy są. No, nie, nie powiem, że, że to jest łatwe rozwiązanie, jeżeli jedziemy na przykład ze szkołą i tutaj y, to my musimy jakby się upewnić, co zrobić. No nie wiem, to jest trochę tak jak w historii ślubów, także y, podsyłamy cateringowi, bo wynajmujemy salę i tam jest dany catering, da, da, dane osoby gotują, i Trzeba im wysłać przepisy, i oni próbują to zrobić i nie wychodzi. No, no nie wiem, jakoś wymaga to po prostu większej ilości pracy, czy też wybierania bardziej ostrożnego. No, trudna sytuacja. Ale to dorośli też mają, mają przecież takie sytuacje, bo no powiem pierwszy przykład: Aneta Aftoniu, która nagrywa w różnych częściach Polski swoje wizyty u właścicieli psów, ciągle ma na Instagramie zdjęcia swoich śniadań, gdzieś z ogórek i pomidora. Ona ma być 10 Godzin na mrozie. No, no niestety, w hotelach, w różnych miejscach, w pensjonatach no, gdziekolwiek tak wyobrażają sobie ludzie wegańskie śniadanie. No i to jest, to jest trochę smutne, no bo ja się też nie najem pomidorem i ogórkiem, chyba żebym zjadła 4 kilo, no to może bym się jakoś zapchała, no ale <grym> młody człowiek, rosnący, tak, sportowiec, no to, to, to jest po prostu niesamowite. Czyli smutny wniosek jest trochę taki, że nasze podejście do żywienia i w przyszłości, na przykład dla osób takich jak ja, żywienia dzieci, wiąże się z paroma wyrzeczeniami i z dużą ilością tak. takiej własnej pracy. kombinowania. <grym> to... Ale Myślę, że niezależnie od tego, jest to nadal tego warte. I ty byś chyba warte, nigdy nie zmieniła tak. swoich Oj, poglądów. Oj nie, 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 nigdy. No bo to w ogóle jakby jest dla mnie niewyobrażalne. Ja, ja czytam czasem posty na grupach, że rodzice tutaj weganie, a dziecko je nabiał albo mięso, bo uważają, że ono potem wybierze. No nie, tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o wybieranie, no to albo tutaj z tym sposobem życia się identyfikujemy, albo nie. Są oczywiście czasem trudne sytuacje, kiedy jest para mieszana i na przykład ojciec je mięso i to dziecko to mięso widzi. Wtedy no te decyzje są trudne, ale to też trzeba sobie jakoś przegadać. Nie ma jednej recepty na tą kwestię. Czasem dziadkowie też tutaj no, nie współpracują, czyli pokryją, mu dają mięso. No. Edukacja, edukacja, edukacja. No tyle mogę powiedzieć, że po prostu są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, że weganizm jest dobry na każdym etapie życia, więc także dla dzieci. Zapytać. Tak, także dla dzieci. W Polsce y, udało się wywojować to, że w przedszkolach, w szkołach dostępne muszą być wegetariańskie posiłki. Dlatego mówię, że czasem, jeśli te posiłki wegetariańskie są dostępne, to wystarczy coś tam podmienić i wtedy już mamy wegański posiłek. Więc czasem nie musimy być może donosić całego posiłku, tylko po prostu jakąś jedną rzecz, prawda? Więc to już jest łatwiejsze. Natomiast no, mam nadzieję, że y, nasze ministerstwo też kiedyś wysłucha tych potrzeb, y, już nie mówię. Mówiąc, że przecież są dzieci uczulone na mleko, na nabiał, więc te diety bezmleczne też są potrzebne. Więc czemu nie ma to być dieta wegańska, kiedy tych dzieci na pewno ilość będzie rosła? Znam też takie przypadki, że rodzice po prostu, żeby sobie nie komplikować życia, machnęli ręką i to dziecko jadło wegetariańsko właśnie w placówce, w przedszkolu czy w szkole, natomiast w domu wegańsko. No, ja bym nie chciała, żeby jednak to mleko się dostawało do diety. Tak, tak jest dla mnie tak, no, przykrą sprawą mleko, ser i, i też uważam niezdrową, że nie ma sensu chyba tego jakby dołączać do diety. Tak, też szczególnie, że mam wrażenie... Że jeżeli w Polsce się powie ta wegetariańska, to ona się będzie opierała o nabiał. Tak, in, takie albo jest, to, ryby. Jest, to jest nie, nie, o, to już Co Ale że to jest e, utożsamiane. Wegetariańska, tak, to tak, po prostu tak. zrobimy tak. smażony ser, makaron z serem. No, I to jest naj, najprostsza, tak. najprostsza droga. A ja wiem, że ja sama miałam pewnego rodzaju na pewno nietolerancję jako dziecko. I nikt wtedy o, o nietolerancjach jeszcze nie słyszał, nie mówił. I ciągle byłam zmuszona i do jedzenia na biału, i do picia mleka, bo przecież mleko jest takie zdrowe. I pamiętam, jakie to było dla mnie piekło i to było i zimne mleko, i ciepłe mleko i zawsze mówiłam, że mi się robi po tym niedobrze, ale nikt jakoś nie chciał mi wierzyć i mówił, że to dla mnie będzie świetna sprawa i na zęby, i na to, i na tamto. I pamiętam to moje niezadowolenie, tą gehenną no i to, to zmuszanie się do tego mleka. Po prostu sam smak. No teraz nawet sobie wyobrażam, jak, jak ten smak, jaki ten smak był, bo Oczywiście bardzo szybko przestałam to mleko pić, jak tylko mogłam, natomiast ser i, i nabiał rzeczywiście w diecie pozostał, bo to nawet jak się nie pije czystego mleka, powiedzmy z kubka, no to, to często te sery są. No i jako wegetarianka rzeczywiście e, na początku jadłam tego dużo. Powiedziałaś o 7 organizacji zdrowia, mm -hmm. która absolutnie potwierdza, że... E, dziecko od momentu poczęcia może być na diecie wegańskiej tak, tak. i będzie ono tak samo zdrowe, jak każde inne. Oczywiście, jeżeli będzie to zbilansowana tak, dieta. Tak, ale tak jest w przypadku każdej diety. Każdej diety, absolutnie, bo naprawdę to, że ktoś je mięso, to nie znaczy, że jest zdrowy, bo ja naprawdę widzę dzieci, które wcinają białe buły i kiełbasę i tak, to nie jest zdrowa dieta. z na każdy posiłek. Tak, ojej, no, no właśnie. Szkoda, że Polski Instytut Żywności i Żywienia nie tak. podziela tych opinii, chociaż to jest w ogóle śmieszne, bo to nie są opinie, tylko to są fakty. fakty dokumentowane czego, badania, oczywiście. Tak, ja się ostatnio dowiedziałam, że Instytut Żywności i Żywienia absolutnie odradza każdemu dietę roślinną i na studiach dietetycznych jest tak. to coś, co nie, w ogóle nie wchodzi w grę. Moja znajoma tak. ostatnio o tym opowiadała, zresztą była moim gościem Justyna i, i to jest straszne, że jesteśmy znowu do tyłu, a to są tak. potwierdzone badania i dziwi mnie, że tak ważna instytucja w kraju, która mm -hmm. odpowiada i bierze na siebie dużą odpowiedzialność za tak. to, jak odżywiają się polacy, nie jest w stanie tego przyznać. Nie wiem z jakiego powodu, bo też to uspokoiłoby wiem. wiele osób, bo na przykład tak. taki, tacy dziadkowie, którzy są um, wychowani na wiecie no Tak, i nie, też to nie ja jest dla nich także jakieś WHO. Tak. Jeżeli <laughs> polski, polski nasz instytut mówi, że nie, no to coś jest nie tak. Tak, tak, to prawda. No i oczywiście mogą też wietrzyć spisek, tak, że to jakieś zachodnie siły. Jest to i rzeczywiście ciągle czytam na grupach czy, czy słyszę od ludzi, że rzeczywiście y, na studiach dietetycznych, i to w różnych częściach kraju y, nie, wykładowcy nie mają pojęcia, często nawet nie wiedzą, co to jest weganizm. Y, uczą, że wegetarianizm jest z rybami, a weganizm to jest ten właśnie z nabiałem. Czyli absolutnie nie znają pojęć, plus kompletna krytyka, odradzanie y, nawet y, jakieś mówienie o szaleństwach i naprawdę ogromnej szkodliwości tej diety, więc Tutaj nie wiem no, albo informacje jest przed kilkudziesięciu lat, nie, niedouczenie, nie wiem, nie wiem na czym to polega i na jakiej zasadzie to może działać, że coś takiego się może odbywać. I jakby no, tutaj u mnie powstaje od razu pytanie, to czy z innymi przedmiotami też tak jest, że ci wykładowcy są tak do tyłu? To w zasadzie jaki sens jest takie studia kończyć? No, no, no przykre to jest, naprawdę bardzo przykre i, i nie wiem jak to zmienić, do kogo nawet można by było się udać. Natomiast no, te głosy są, bo oczywiście wegetarianie, weganie na takie studia też chodzą i, i po prostu te informacje wynoszą, i, i nie mają jakby argumentów, bo no, ci ludzie nie chcą słuchać argumentów. Jak, jak w ogóle ym, przekonać te osoby, że są w błędzie. No to jest naprawdę trudne. Teraz przejdziemy do ostatniej części naszej rozmowy. Tak jak mm -hmm. pamiętasz yy, z poprzedniego odcinka, mam dla ciebie kilka pytań na szybko. Tym razem bardziej w świecie żywienia, mm -hmm. ale też takie dosyć z przypadku. Pytanie pierwsze, gotowa? Mm. <laughs> Pytanie pierwsze, czy jest jakaś książka o weganizmie czy roślinnej, którą byś mogła polecić naszym słuchaczom? Chyba jednej nie umiała wybrać, bo no, też czasem dostaję książki do recenzji na przykład z magazynu Wege i ja tych książek mam sporo. Ym, oczywiście mniej książek czytałam, jak y, syn był mały, bo ich było mniej na rynku. Y, natomiast dla mam, no to zdecydowanie te dwie książki, o których wspomniałam, koniecznie. BLW, czyli Boba z Lubi Wybór, y, w oryginale Baby Led Winning, i y, y, Moje dziecko nie chce jeść, y, oba z wydawnictwa Mamania. Pytanie drugie: jaką restaurację przyjazną dzieciom polecasz w Warszawie? No właśnie, tutaj mogę rozwinąć, bo też chciałam powiedzieć, że często w społeczeństwie dzieci są postrzegane jako, nie wiem, jakiś inny twór. Natomiast jestem za tym, że miejsca publiczne to są miejsca publiczne i są dostępne dla ludzi w każdym wieku. I musimy zaakceptować to, że no, zarówno starsze osoby, osoby w średnim wieku, jak i dzieci mają prawo do miejsc publicznych. Nie chciałabym tutaj mówić, że restauracja to właśnie nie jest miejsce dla dzieci. Jak bardziej jest. Ja nie mówię, że m, trzeba brać dziecko do eleganckiej restauracji z muzyką, y, skrzypiec i y, serwetą, natomiast no, matka też człowiek i zjeść powinna, chce i, i, i ma prawo przede wszystkim. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o wegańskie miejsca, to w tej chwili chyba najfajniejszy kącik ma Leonardo Verde, bo taki spory i, i fajnie wyposażony. Natomiast no, ja od początku syna zabierałam, no bo wierzę właśnie w tą zasadę, że mam też prawo pójść do restauracji jako matka, bo nie jestem odludkiem ani wyrzutkiem społecznym, tylko żyjącą osobą, która ma prawo zjeść. Czyli jeżeli chodzi o jedzenie i wybór w restauracjach, to też masz takie podejście, że menu... To jest tak samo adekwatne dla dzieci i dla dorosłych? Czyli nie tak. zależy na tym, że było specjalne menu dla dzieci? E, nie, nie zależy mi na tym, ponieważ mój syn potrafi zjeść porcję większą niż ja. Y, natomiast jak był młodszy, to, to rzeczywiście tych restauracji było mniej i na początku chodziliśmy do starego Wege Miasta, czyli do poprzedniej lokalizacji i ja wtedy zamawiałam jeden lunch i myśmy się tym dzielili. No, często było tak, że musiałam coś domawiać, bo on nawet jako bardzo mały człowiek potrafił sporo zjeść. Natomiast w ten sposób to, to po prostu robiłam. Czyli wybieram, no, raczej zdrową restaurację. No, nie, nie, nie szłam wtedy na burgera, zresztą ich wtedy nie było. Ale mm, wybierałam po prostu zdrową opcję i dzieliłam się jedzeniem. Masz jakieś sprawdzone pomysły na obiady dla pracujących mam? E, no, ja, ja, ja staram się o prostotę, czyli na przykład lubię dania jednogarnkowe, lubię takie pożywne zupy, lubię, nie wiem, ryż czy kaszę, czy kinoę z jakimiś warzywami. Takie, takie rzeczy są fajne, ale też na przykład pieczone ziemniaki, i jakieś warzywa. Staram się, żeby to było proste, pożywne i w miarę szybkie do przygotowania, bo jeżeli coś robię, no to, to też nie mam czasu spędzać za dużo czasu w kuchni. Ale i tak hitem mojego syna to jest makaron z sosem pomidorowym. I ja ten sos pomidorowy robię właśnie dorzucam amarantusa, takiego który się e, rozpulchnia i go w zasadzie nie czuć, jednak e, te wartości jakieś tam odżywcze dodane są. No i drugie danie to jest e, stir fry z, z nudlami, czyli no też niby makaron, ale jednak ryżowy e, on lubi. I to, to jest po prostu, no, mnóstwo warzyw, to albo mogą być świeże, albo z, z, no, mrożone, ale to powiedzmy mniej. No i takie dania to są jego ulubione. Jak wiemy, wegańskie przepisy możemy znaleźć w każdej kuchni świata, tak. lub możemy wszystko zaadaptować. Masz swoją ulubioną kuchnię? E, czy mam swoją ulubioną kuchnię? Wiesz co? Chyba nie. Chyba nie. Ja po prostu lubię y, różne. Nie ma, nie ma kuchni, której nie lubię. O, może powiem tak, no. Więc y, y, wegański sushi na przykład y, to oboje uwielbiamy i ja przestałam chodzić, bo on przejada ta, tam tyle tego, że nie jestem w stanie potem się wypłacić. No tak, bo to wiesz, na jednym no tak, już poszło. Tak, no więc właśnie, a już jak jest zabokado, to tak wiadomo. I ostatnie pytanie: jakie jest Twoje największe marzenie podróżnicze? No, podróżniczo to mi się marzy bardzo Ameryka Południowa i marzy mi się też czasem w zimie coś takiego jak Tajlandia. No słabo, słabo u mnie z podróżami poza Europą. Nie byłam w zbyt wielu krajach, chyba tylko w Nowym Jorku, jako no nie jest to kraj, ale tylko w Nowym Jorku poza Europą, więc yy, tak, marzą tylko mi się Tylko aż, chciałaś ty, powiedzieć? Tylko aż, tak. Fajnie <laughs> było, chciałabym wrócić, natomiast no, yy, chętnie bym właśnie pojechała gdzieś w jakieś takie bardziej egzotyczne miejsca to ja na koniec życzę Ci wyjazdu do Tajlandii, tudzież drugą stronę do Ameryki Południowej. Pamiętajcie, że wszystkie linki, kontakt do Kasi i wszystko, o czym mówiłyśmy w dzisiejszym odcinku jest na mojej stronie w postcie, także tam znajdziecie wszystkie odnośniki. Ja Tobie dziękuję, że byłaś moim gościem po raz kolejny. A ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze i opinie oraz propozycje przyszłych gości i tematów. Do usłyszenia.